polskiego duchowieństwa okresu II wojny światowej. Na ścianach fotografie 55 polskich kapłanów więzionych w murach oborskiego klasztoru od 30 października 1939 roku do 22 lutego 1940 roku. Całkowicie odcięci od świata, więzieni tutaj w grubych, nieogrzewanych celach zakonnych w samych sutannach. Zima była tęga, minus 20 stopni, oni w samych sutannach. Pewnej nocy nie mogliśmy spać, wspomina ksiądz Marian Mettler, hitlerowcy rąbali krzyż misyjny pod oknami. W pamięci internowanych tutaj duchownych pozostał szczególnie początek grudnia 1939 roku, kiedy przyjechał do obór szef rytmickiego wystawu Knisza. Mówiono o nim Hat lub Anioł Śmierci. Knifel, wyłapując rewolwerem, z cygarem w ustach, wszedł do kościoła, usiadł na fotelu przed ołtarzem, kazał zwołać wszystkich 55 więzionych tutaj kapłanów do kościoła. Ustawili się w dwóch szeregu przez środek kościoła. Ten bluźnierca mówi do nich: jestem panem życia i śmierci. Wasze życie, polscy kapłanie, jest w moich rękach. Macie do wyboru rzucić sutannę, porzucić kapłaństwo i wasze parafie, wyjechać stąd daleko do generalnej guberni, albo będziecie stąd wywiezieni do obozów koncentracyjnych, do krematorium. Wybierajcie. I wybrali. Żaden z tych 55 polskich kapłanów nie zdjął sutanny, nie wystąpił z tego szeregu i nie odszedł od ołtarza. Pozostali wierni do końca Chrystusowi, pozostali wewnętrznie wolni, wspaniali. Pomimo zewnętrznego zniewolenia pozostali wierni temu, który kiedyś do ich młodych serc powiedział: ojca. 22 lutego 1940 roku wszyscy wywiezieni stąd do obozu przejściowego w Grudziądzu, a stamtąd do obozu w zakłady w Sachsenhausen, w Szczupłowie, Auschwitz i Dachau.